Stany Panama się kłania, teraz idziemy do restauracji. Tu jest Securidad. Securidad. Idziemy do... Zobaczą Państwo, jakie cuda sprzedają i w jakich cenach. To tak powiem, ceny są błędy. I to wszędzie, jak powiem, się idzie, to jest cała masa gringos, bo gringos wieczorem to są świetne cenas, a cena są obłędne. To cena są wspaniałe. I naprawdę jest jedzenie, jest odjazdowe. Proszę zobaczyć, tutaj jest mariscos, jest śmiscos i ceviche, proszę bardzo. Langostina po 2,50, po 3,50, ceviche i też są koktajle. Koktajle są trochę droższe, a są podniebne pojemniki, naprawdę. Jest coś wspaniałego, zobaczmy. Proszę Państwa, ile tu jest gringos, jest śmingos, dobra? No, także, ops. Zabieram Państwa na taką łączę. Tutaj jedni są czerwone berety, zielone berety, strokate berety i inne berety. Sprawdzają, tak, sprawdzają dokumentas. Nie tylko Beres Tardes, komu zna? O, tutaj. Tu są naganiacze, które naganiają restaurantes. O, proszę bardzo, tam jest gringos, siedzą i jedzą. Więcej gringos niż panamelios. Proszę bardzo, i tutaj są ceviche, ceviche takie, ceviche srakie i mączacza z pięknym. Wspaniałe. No to jest naprawdę, to jest chyba jedno z najpiękniejszych miejsc Panama City, które warto odwiedzić koniecznie. Kanał panamski, no i oczywiście ceviche loco, kanał panamski i mercado mariscos. Ale tu gringos już naprawdę wiedzą, że to jest, dlatego ja tu przyjechałem tutaj. Ostatnio tu jadłem, no niesamowite jedzenie. A tutaj są te koktajles. Tych. Koktajles. Dzisiaj na par gorocho się biorą. No tutaj proszę bardzo, następne. El cevichon. Proszę bardzo, paso. To jest szklanka. Kamaron 2,5 dolara, więc 2,5 do 3 dolarów to jest... Taka szklanka, duża szklanka, jest w sklepach sprzedają takie małe po 3 dolary, ale to jest 1/4 tego co tutaj. 1/4, a to jest świeżutki, idealne. Proszę, następna restauracja, następne gringos i śmingos. Ile tu jest gringos, ludzie, klękają się narodem. De otro tiempo, esto, con Hollywood cámara, con Hollywood. Ah, ya. Yeah. Esto. No, te tak ładnie zaprasza. Proszę bardzo, tutaj tego. Tu mają świetny cenas. A nie wrócę na te camarones. Camarones ze strony, proszę bardzo, na tego restaurantu. Ile tu jest? Turysta, gringo ten śmingo. No i oczywiście i piwo się moczy. Moczy się piwo. Nie jest tych takich, tego muzyka leci. O, i przechodzimy dalej, a tutaj wszyscy pozdrawiają. Właśnie to jest to panamej. Naprawdę pozdrawiają, nie są tacy. Bo niektórzy są żliwi, takie mądre, mają wykrzywione w innych państwach. A oni naprawdę są mili, są przyjemni. O, komu zna? No to jest moja senioryta. Proszę bardzo, tutaj ceviche i ceviche. Ludzie, tu jest ceviche, jest jak w Moskwie rakiet. Jak w Moskwie rakiet ceviche. Jest cewicheria po prostu, jedna wielka cewicheria. Jedna wielka cewicheria. A co oni tutaj w tego? A tutaj luk, proszę bardzo. Urządzenia. Tam tutaj luk. Tutaj kroję luk na małe kawałki. Jak morskie raki. Tutaj można dopiero robić lody.
Proszę bardzo. Następna restauracja. La Banacina Rita, Barazara Barabara Vita. Proszę bardzo, proszę bardzo. Szanowni Państwo. I tu są jeszcze większe restauracje. Tu są takie dwie albo te cztery są. Chyba też. Tu właśnie tu jadę w ostatnio w tej następnej. Proszę bardzo, to jest właśnie restauracja. A ile ludzi? Proszę bardzo, i takie, i takie. Za restauracją zaraz po drugiej stronie ulicy jest port. I tam przypływają te... Jak to, do portu wrócę w następnym odcinku. Teraz jeszcze pokażę Państwu restaurację i stację. Restaurancję. Muzyka Bela Kosa. Muzyka Platonika. A tutaj są flagi, flagi, wszędzie flagi. No nic, dalej Panowie pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym filmie.